Halo, halo, cześć, witajcie. Zaczynamy kolejne turkusowe śniadanie. Piątek i dziś 14 kwietnia 2023. Jak to każdy drugi piątek miesiąca, kolejne turkusowe śniadanie. O czym dzisiaj będzie, to za chwilkę powiem, a jeszcze zanim zaczniemy, to dla tych wszystkich, którzy są być może pierwszy raz tu jesteś z nami, odtwarzasz to albo teraz na żywo, albo kiedyś później, no to chciałbym ci pokazać, o co chodzi z tym turkusem, co my tu w ogóle robimy. Są trzy filary turkusu, tak? Jeżeli mówimy o turkusowych organizacjach, są trzy filary. I pierwszy, w ogóle kolejność jest bez znaczenia, tak? Pierwszy to jest samoorganizacja, czyli zespoły w firmie czy w organizacji. Nie musi być to firma, ale zakładamy, że mówimy o biznesie. Te zespoły same wyznaczają sobie cele, zadania i je realizują. Może brzmi jak utopia, ale są takie firmy, będziemy też o to dzisiaj wspominać. Czyli nie ma takiego szefa, który wie wszystko, wszystkim rozkazuje, nakazuje, tak, i ludzie mu raportują, tylko zespoły same to robią, tak, same się organizują. Drugi filar to pełnia, czyli bycie autentycznym. Jeżeli mam smutny dzień, to mam smutny dzień i tak w firmie, jak i w domu jestem tą samą osobą. Nie zakładam żadnych masek, nie gram żadnej gry, na przykład gry korporacyjne, tak. Nie uprawiam polityki w firmie, nie ma drugiego takiego obiegu informacji, tak, zamiatania pod dywan i tych wszystkich innych dziwnych rzeczy, po prostu takich rzeczy nie ma. I trzeci filar to po co robimy to, co robimy, to się tak się mądrze nazywa w tych filarach, że to jest ewolucyjny sens istnienia, tak, czyli jak mamy firmę, to ona jest, ale nie po to, żeby zarabiać pieniądze. O, witam wszystkich. Ona nie jest po to tylko, żeby zarabiać pieniądze, tylko żeby realizować jakiś cel wyższy, czyli na przykład jak jeździmy samochodem, to oczywiście załatwiamy swoje sprawy cały czas, ale nie jeździmy od stacji benzynowej do stacji benzynowej, tylko właśnie załatwiamy te swoje sprawy, tak? Czyli tankujesz, kiedy potrzebujesz, ale paliwo nie jest celem samym sobie i stacje benzynowe też nie, więc w tych organizacjach pieniądze ze sobą muszą być, ale one nie są celem samym w sobie. I jeszcze o samych turkusowych śniadaniach, kto za tym stoi, no jesteśmy taką grupą praktyków, entuzjastów, też badaczy tego zjawiska, bo już w Polsce jest całkiem sporo takich firm w tym momencie i no, działamy w całej Polsce. To jest zdjęcie z ogólnopolskiej konferencji, która się odbyła na żywo jeszcze przed COVID-em w 2019. Dobrze, a dzisiaj dołącza do nas Sylwia, która będzie mówić o flow w pracy i jak podnieść efektywność w pracy. Już Sylwia dodaję. Cześć, witaj Sylwio. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo miło. To o czym będziesz mówić? Ja w sumie oddaję ci głos. Ja tylko dodam, że Sylwia jest ekspertem w swojej dziedzinie i właśnie dlatego ją zaprosiłem, bo widziałem pewien artykuł, właśnie też troszkę jej historii poznałem i no ręczę i zapewniam, że warto posłuchać Sylwii i zobaczyć te case'y, które dzisiaj ona przedstawiła. Ja już się zamieniam w słuch i oddaję ci głos. Pięknie dziękuję ci za tak ładne przedstawienie. Witam raz jeszcze wszystkich. Nie widzę jeszcze was tutaj, jeżeli chodzi o uczestników. Żeby przedstawić krótko, tak, tytuł dzisiejszego spotkania jest jak z trudności wejść do wyższej efektywności, ponieważ od 15 lat zajmuję się efektywnością, jest to mój konik i fascynacja i przyznaję, że w związku z tym, tutaj zaraz się będę przedstawiać jeszcze podczas prezentacji, natomiast efektywność, którą się pasjonuje od w sumie bardzo, bardzo długiego czasu, jest, uważam, że teraz bardzo ważnym elementem rozwoju firm, nie tylko z punktu widzenia właśnie firm, tak jak tutaj pięknie zostało już przedstawione, że ten cel wyższy, a takie poukładanie elementów firmy i zysków razem ze społecznością, a przede wszystkim z pracownikami, czyli uruchomienie mechanizmów, które mamy w człowieku i w firmie, tak w dużym skrócie. I no zapraszam w takim razie na informacje, które mam. Prezentacja, co prawda, jest dosyć, przepraszam, dużo jest slajdów, postaram się ograniczyć je do minimum. To walczę z tym, słuchajcie, to nie jest łatwe. Pierwszą informacją o tym, pierwszym tak naprawdę elementem, który jest dla mnie taki kluczowy, jest zawsze dlaczego. Dlaczego coś się wydarza, dlaczego warto na przykład właśnie zająć się
efektywnością. I tutaj posłużę się takim przeprowadzeniem informacji, takim pokazaniem tak naprawdę procesu, który zrealizowałam w firmach. Tutaj wybrałam dwie firmy. Jedną jest kancelaria notarialna, notabene z Wrocławia, KBSR, która okazało się, że miała trudność, bo miała za dużo tak naprawdę klientów i gdzieś ten element realizacji celów się gubił w takim ogólnym znaczeniu. Natomiast drugim takim przykładem, o którym będę dzisiaj mówiła, jest również fabryka, czyli bardzo skrajne, bardzo różne wydawałoby się biznesy, natomiast mają wspólny element. Są biznesem, który ma przynosić zyski i tam pracują ludzie, których można ich efektywność uwolnić. I tutaj już włączam prezentację, ale mam z tym trudność. O, dziękuję uprzejmie. Tak, czyli to jest opis procesu transformacji dwóch firm, kancelarii i fabryki. I chwilę króciutko powiem o agendzie, czyli właśnie rozpocznę o mnie i o moim dlaczego. Później przybliżę cele programów rozwoju, które właśnie realizowałam i one pokazują, w jaki sposób te zmiany nastąpiły w obu firmach. Później porównam program rozwoju typu combo versus szkolenia, czyli dlaczego warto z tego skorzystać, a nie tylko i wyłącznie z samych szkoleń. I później przejdę do konkretnych właśnie tych elementów startowych obu firm, a pokażę elementy procesu zmiany i efekty. Więc zapraszam. Jak będą pytania, to jeżeli ich nie będzie dużo, to będę odpowiadała na bieżąco. Jeżeli będzie ich więcej, to zapraszam do, po zakończeniu będzie specjalny panel na to, aby zadawać pytania. Tak, więc po pierwsze, kim jestem? Sylwia Walasek. Jestem z wykształcenia menadżerem MBA i to jest z kierunku strategii przedsiębiorstw. I od ponad już 15 lat zajmuję się doradztwem firm i realizacją programów rozwoju. I jestem trenerem biznesu i również coachem przywództwa i efektywności. Prowadzę również takie programy mentoringowe, a w związku z tym, że jestem autorką kompleksowych programów kompetencji zarządczych i przywódczych, przyznaję, że to wzięło się z pasji, połączenia czegoś, co lubię od zawsze, czyli od psychologii, to takiej poukładanej, praktycznej, bo lubię esencję i lubię konkrety, a z drugiej strony zarządzanie. I okazuje się, że można to w takim ujęciu połączyć właśnie, połączyłam to w programie rozwoju. I teraz przybliżę, dlaczego zajmowałam się czymś takim. Po pierwsze, pasja, tak jak powiedziałam, i robiłam od chyba czasów nastolectwa badania nad najważniejszym celem życia. Pytanie do Was teraz, czy wiecie, co jest najważniejszym celem życia każdego człowieka? Jeżeli macie propozycje, zapraszam, a ja będę przekazywać dalej. Tak naprawdę celem życia, niezależnie od, bo definicje są różne, natomiast celem najwyższym życia zawsze jest szczęście. Rozumiane na miliardy sposobów, natomiast szczęście i osiągnięcie dobrostanu, który my definiujemy według własnych potrzeb oraz całego ogromu, który za nami stoi, czyli mieszanki osobowości, doświadczeń, genów, pewnych elementów doświadczeń, które mieliśmy w różnych momentach życia, to wpływa tak naprawdę, że potrzebujemy do życia tego odczucia i realizacji tego celu i doświadczania tego celu jednocześnie. I tutaj oparłam w swoich badaniach w ogóle, które takie były oczywiście prywatne pierwotnie i takie zupełnie można powiedzieć niepoukładane, to okazało się, że i Stephen Covey i różne osoby, to jeszcze opieram się na Brandenie, czyli na takich elementach i efektywności, i psychologii praktycznej,
okazało się, że są dwa główne fundamenty, na którym człowiek nie do końca ma wpływ. Jest to energia i czas. Pierwszym elementem energii to jeszcze możemy zarządzać, bo tutaj mamy już w dzisiejszych czasach biohacking i neurohacking. Ja go stosowałam, już przyznaję, jeszcze do tyłu właśnie. Element, tą energię jakby można jeszcze sobie wzmocnić w ten sposób, że stosujemy odpowiednie diety, tak? Stosujemy medytację na przykład między innymi, a dbamy o dobrostan, który my jako ludzie potrzebujemy. A drugim elementem jest czas, na którym kompletnie nie mamy wpływu, a ponieważ nie możemy ani go zarobić, ani w jakiś sposób zgromadzić, tak? Ani pożyczyć, ani nawet ukraść. Tutaj też jest takim elementem trzecim, ukrytym, przekonania. Czegoś jest dużo, mało, wystarczająco, niewystarczająco. Jak wiemy od czasów mistrzostw świata siatkówki mężczyzn, mamy pojęcie czasu, dużo czasu, czyli jednej wenty, czyli 17 sekund. Jeżeli pamiętacie, to było dosyć mocno komentowane, jest tym elementem żartobliwym, że 17 sekund tak naprawdę to jest ogrom czasu, jak to pan trener Wenta przekazał. Okej, przejdźmy dalej, bo jakby to jest ta baza, taki element. Drugim elementem, do którym teraz będziemy przechodzić, to jest tak naprawdę te programy, jakby przybliża teraz te informacje o programach rozwoju, że co one dają, jakie są cele? Głównie dwa. Transformacja człowieka, tak, z menadżera na lidera i można powiedzieć w ujęciu zawodowym. I drugim elementem jest wsparcie całych organizacji w wykorzystaniu potencjału. I tutaj jest konkretnie mierzalny zysk, ale również i równowaga osobista, co szczególnie teraz po czasach pandemii dostaliśmy mocny feedback również z firm, że jest to potrzebne, ponieważ efektywność, ta energia człowieka, jeżeli nie jest z równowagi osobistej, to ona bardzo szybko się wypala, więc tak naprawdę i kreatywność, i energia... 15 sekund, dziękuję bardzo. Ja jestem fanką również siatkówki, więc tutaj mogło to się zmienić. I element tej równowagi osobistej wpływa po prostu na naszą energię, ale również i chęć zarządzania sobą w czasie. W jaki sposób ten element przywództwa, tej zmiany osoby, aby zmienić organizację, następuje? No właśnie ja to robię w autorskim programie poprzez wdrażanie procesu rozwoju organizacji poprzez osoby i tutaj wykorzystuję efekt synergii na wielu poziomach, właśnie i człowieka, i energii, i organizacji, przepraszam. Króciutko opowiem o wzorcach, tak? Większość firm jest jeszcze w tym, tutaj nie mam, nie mogę pokazywać, ale tam ta pierwsza kolumna to jest XX wiek i informacja jest, że pod spodem, że to jest 20% przywództwa versus 80% zarządzania. Czyli te dwa obszary od dołu, 20% konkurowanie, rozwiązywanie problemów bieżących, i budżetowanie, kierowanie, kontrolowanie, dysponowanie zasobami, to są te właśnie elementy zarządcze w firmach. A przywództwo to jest tylko planowanie, szkolenia, edukacja. Bardzo wiele firm w ten sposób jeszcze istnieje, funkcjonuje, pozbawiając się w ten sposób ogromnych potencjałów swoich pracowników. Dlaczego? Tutaj przechodzimy do tego drugiego elementu, drugiej kolumny. XXI wiek jest od zmianą dosyć dużą, jeżeli chodzi o te parametry 80% versus 20%. 80%, dążymy do tego, żeby 80% to było przywództwo w firmie, czyli tak jak mamy w turkusowych organizacjach, świadomość siebie i prowadzenie, przewodzenie sobie, bo to jest podstawą przywództwa, i zarządzanie, czyli dysponowanie tymi zasobami i wewnątrz siebie, i na zewnątrz organizacji, które mamy. W innej formule to wygląda w ten sposób, że wzorzec zarządzania poprzez kontrolę XX wieku jest w ten sposób zrealizowany, że stanowisko daje władzę, władza daje kontrolę, kontrola przez motywację tak zwanego kija i marchewki oddziaływuje na przymus, a następnie jest to właśnie jakby efekt uzyskany.
przypadku tego wzorca przywództwa, do którego dążymy i które już pięknie turkusowe organizacje wspomagają, wzmacniają, podstawą i fundamentem tak naprawdę, który wspierają pozostali liderzy zespołów organizacji, to są profesjonaliści, przywódcy kierujący własnym życiem, czyli każdy członek organizacji to jest właśnie przywództwa, lider, który kieruje swoim własnym życiem i również w aspekcie zawodowym i pozazawodowym. I tutaj rezultaty są osiągane, są efektem odpowiednich pewnych zachowań i osobistej odpowiedzialności. I tutaj jest motywacja oparta na postawach, na wartościach. A mamy tą odpowiedzialność tak naprawdę przez własne zaangażowanie i upoważnianie. Przyznam, że mi ten program, ten wzorzec przywództwa już od w sumie 15 lat jest w sercu i go promuję właśnie w tej formie, ponieważ zaufanie i wartości są tym elementem, który otwiera każdego człowieka. Więc do tej pory nie wykorzystywaliśmy, w wielu firmach nie wykorzystywaliśmy tych elementów. Nie mieliśmy świadomości nawet, że one są tak istotne i przyczyniają się do takiego koła zamachowego dobrych efektów. Będę o tym opowiadać również właśnie w przypadku firm, tych dwóch, które dzisiaj będę omawiać. Przepraszam. Tutaj krótka informacja, tylko zaraz przejdę, zmienię slajd, że właśnie bez tego parametru człowieka i przywództwa, świadomości dotyczącego, gdzie idziemy, po co i czy to jest zgodne z moimi wartościami, to efekty właśnie i badanie skuteczności zmian w różnych parametrach są dosyć słabe. Więc ta potrzeba nowej koncepcji rozwoju firm i przywództwa ewidentnie już od wielu, wielu lat jest. Tutaj chcę zwrócić uwagę na ten ostatni element, parametr, czyli nad strzałkami tymi trzema jest informacja, że mniej niż 20% jest pełnych entuzjazmu w stosunku do celów zespołu organizacji. Ja tutaj dodam, że bardzo mało osób w firmach ma świadomość celów organizacyjnych w dalszym ciągu. I to się na przełomie, przyznam, tych 15 lat, które mogę obserwować, w firmach bardzo mało zmieniło. Niektóre firmy oczywiście dbają o to, natomiast w praktyce wygląda to bardzo różnie. I krótkie cztery zasady. Warto, aby każdy stał się liderem. Przywództwo to nie stanowisko, to sposób myślenia, przekonania, zachowania i świadomości siebie. Zasada druga, zrównoważonego lidera. Liderzy to harmonijni, integralni i całościowi przywódcy. I tutaj jest dosyć istotne też, że to nie jest tylko i wyłącznie przywództwo jako jednej osoby, ale również w firmie już wchodzimy na poziom przywództwa zespołowego, aby uruchomić pewne procesy, które dają możliwość otworzenia się i pokazania tak naprawdę swojego przywództwa na tle organizacji, w organizacji. I tutaj jest też istotne, żeby nie tylko wewnątrz organizacji, ale również na zewnątrz i z taką perspektywą, która też jest bliska właśnie organizacjom turkusowym, czyli wpływ na, można powiedzieć, cały świat, czyli to są te wizje bardzo szerokie, które chwytają za serce i pokazują, że mamy coś jeszcze do zrobienia, a nie tylko właśnie biznes. To króciutko tyle o koncepcji. I teraz opowiem o tym, skąd synergia w programach rozwoju, które nie są szkoleniem, nie są warsztatami, nie są coachingiem, są zestawem combo. Tutaj jest to naukę przez działanie, bardzo mocno ukierunkowane na osiąganie celów, ponieważ w programie występują soczewki i mechanizmy, mechaniki właśnie psychologiczne, między innymi, które pokazują, w jaki szybki i można powiedzieć nisko budżetowy, kosztowy sposób osiągnąć więcej, czyli dźwignię efektywności. Również programy dla liderów, jak w większości warsztatów w grupie, są bankiem pomysłów.
I tutaj uchylę rąbka tajemnicy, jak wygląda właśnie te dźwignie efektywności w programie rozwoju, czyli i te elementy biznesowe, które są, i również te elementy dotyczące uruchamiania potencjałów w człowieku, czyli w firmie i w człowieku. Kaskada celów jest znana już oczywiście, a zaraz pokażę też slajd. Tutaj jest wyróżnikiem również trzy obszary, ponieważ trzy obszary, osie celów, które są realizowane podczas programów rozwoju, i tutaj w tych dwóch firmach, o których będę mówiła, czyli kancelarii notarialnej KBSR z Wrocławia oraz fabryki, tutaj już patrzę, tak, dokładnie, tak, odpowiednia kultura organizacyjna, odpowiadam na pytanie, zdecydowanie jest takim też elementem, który jest bardzo niedoceniony w wielu firmach, a też jest efektem dźwigni dla osób, które są w firmie, oraz dla klientów, oraz dla całej społeczności. Wracam do slajdu. Trzy obszary, czyli osie celów. Tutaj jest to bardzo istotne, że przez cały program trzymiesięcznego programu, to jest minimum 3 miesiące programu, gdzie realizujemy i zmieniamy właśnie postawę mentalną człowieka, razem również z elementami kultury organizacyjnej, tutaj to się dzieje po prostu. Trzy obszary, poziom główny to jest mierzalny, bo to jest firma, więc mają być finanse na to, czyli ma być zysk finansowy wyliczony. Drugim celem i osią celów jest umiejętności i wzrost umiejętności kompetencji konkretnego menadżera, konkretnej osoby. I trzeci to jest oś celów, które wydaje się trochę zbędne, czyli elementy koła życia, czyli życia najczęściej pozazawodowego. I to jest cele pozazawodowe, chociaż nie zawsze, bo niektórzy chcą skupić się na firmie, na swojej realizacji działań zawodowych. Punkt trzeci to jest zmiana zachowań i postaw. I tutaj jest, przyznaję, że ten mechanizm pokażę również za chwilkę. I metoda kombu przekazu wiedzy. To jest też zestaw, który jest unikalny, bo to jest mini szkolenie, czyli pastylka wiedzy, warsztat grupowy, który jest bardzo ukierunkowany, w związku z tym, że jest również tutaj w piątym punkcie active learning, więc to też bardzo mocno skupia naprawdę jak klaser wiedzę, która ma być eksplorowana i mamy dojść do najlepszych rozwiązań, to ten warsztat grupowy ukierunkowany jest naprawdę przez trzy soczewki i tutaj się dzieją, można powiedzieć, konkretne rozwiązania dla firmy. I trzecim elementem jest właśnie ten coaching indywidualny dla eliminacji blokad i wsparcia mentalnego, ponieważ czy chcemy, czy nie chcemy, funkcjonujemy w takim ciele z taką mechaniką mózgu. I w momencie, kiedy nie mamy świadomości, że nie lubimy, nasz mózg nie lubi zmiany, chyba że to wyćwiczymy, ale generalnie nasz mózg został stworzony w ten sposób, że unika, jeżeli może, zmiany i sabotuje zmiany na różnym poziomie. Dlatego właśnie między innymi terapeuci albo coachowie tak są potrzebni w firmach, chociaż to są dwie oddzielne oczywiście oddzielne obszary działań. Punkt piąty, active learning, czyli skupienie się, tak jak ja się uczyłam, przyznam, bo to jest metodologia ze studiów MBA, gdzie człowiek przychodzi na zajęcia, student przychodzi na zajęcia już przygotowany do konkretnego tematu z elementami, można powiedzieć, przefiltrowanymi przez siebie. Co ja na moim stanowisku albo ja moją wiedzą, moimi doświadczeniami mogę wygenerować najlepszego do konkretnie tego case'u. I teraz podam też przykład, jak działają soczewki również w naszym mózgu i w jaki sposób te elementy, które tutaj są wymienione, między innymi, bo nie byłabym w stanie wymienić wszystkich, dają efekt właśnie synergii. Oprócz tego, nie wiem, czy ktoś u Was w firmie stosuje trójstronną komunikację, również dla włączenia właśnie tych elementów kultury organizacyjnej dla efektów swoich pracowników i wdrożenia kultury coachingowej na przykład. Nikt z dotychczasowych klientów nie miał wcześniej audytu efektywności. Nie wiem, jak to u Was wygląda, drodzy obserwujący, uczestnicy teraz.
I multisensoryka dla pogłębienia zapamiętywalności. Też wykorzystanie bardzo praktycznej wiedzy neurologicznej, która daje efekt wyższego zapamiętania oraz krzywej zapominania o wiele dłuższej niż po na przykład zwykłych szkoleniach albo bez multisensoryki. I umowa 3x win. Ten element jest dosyć też cenny, ponieważ poszerza nie tylko, że pracownik ma coś zrobić, ale jest to umowa również z przełożonym, z pracodawcą i daje efekt jeszcze dotyczący społeczności, żeby to oddziaływało nie tylko w firmie, nie tylko dla zysków, ale było trochę poszerzeniem tych horyzontów, dlaczego coś robimy. Efekt jest też korzystny, tutaj tylko nadmienię, że firmy, które realizują działania dotyczące szerszych celów niż tylko dla firm, niż tylko zyskowne, okazuje się, że w badaniach mają lepsze efekty w postaci lojalności pracowników, większego zaangażowania w pracę oraz wsparcia tak naprawdę, jeżeli chodzi o działania, można powiedzieć, dookoła właśnie nich. Przechodzimy dalej. To jest ta kaskada celów, tak? Czyli cele firmy przechodzą do celów zespołów, później cele indywidualne. Tak, zaraz będzie slajd dotyczący, tutaj widzę pytanie o trójstronną komunikację. Zaraz to przedstawię. Tutaj jeszcze wrócimy do kaskady celów i trzy równoległe osie celów, czyli element zawodowy mierzalny. Ma być zysk, to jest po pierwsze. W drugim poziomie zawodowe indywidualne kompetencje menedżerskie. Ja tutaj zawsze zachęcam do tego, żeby uruchomić sobie coś, co pracownik bardzo często nie uruchamia dla siebie, czyli co ja z tej firmy mogę mieć dodatkowo, w jaki sposób mogę nabyć nowych kompetencji w bardzo szerokim zakresie, albo twardych kompetencji, albo kompetencji menedżerskich, albo kompetencji bardzo takich miękkich, które określamy dokładnie na umowie właśnie win-win-win. I element pozazawodowy, czyli koło życia, czyli coaching, gdzie w firmach czasami patrzą na ten coaching i mówią, nie, 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 tutaj nie jest za bardzo potrzebny, my się skupimy na pracy. Natomiast we wszystkich firmach, gdzie realizowałam przez te 15 lat programy rozwoju, dwa razy pozwoliłam sobie, aby nie było elementu coachingów i efekty były naprawdę zdecydowanie różniące się. Także to jest przerobione przez tyle lat i efekt wzmocnienia człowieka zawsze działa z korzyścią dla firmy, zawsze. To jest koło życia, czyli te elementy dotyczące, tutaj jest 6, natomiast w różnych kołach życia patrzymy pod kątem tych kluczowych obszarów, które są dla osoby, dla menedżera ważne. Docieranie do swojego potencjału. Znacie oczywiście już bardzo długo istniejącą górę lodową, gdzie poprzez cele, postawy i motywacje wpływamy na to, co widać, wiedzę, umiejętności, kompetencje. Natomiast to właśnie wewnętrzne cele, postawy i motywacje, które mamy z tych celów, tak, które jak gdyby determinują również zmianę naszej postawy, a powodują, że ta wiedza i te umiejętności, mamy energię na to, że i chce nam się chcieć, aby tą wiedzę i umiejętności zdobywać. Tutaj jeszcze jest też element zmiany zachowań postawy, jak to wygląda. I po drugiej stronie, tam gdzie mamy wiedzę i umiejętności nad poziomem wody, jest świadomość i umysł racjonalny. Natomiast przez coachingi i skupienie na wartościach i jakby zatrzymywanie się w elementach celów uwewnętrznionych, tak, i postaw, które mamy oraz tych nawyków, wzorców emocjonalnych, mentalnych które są w nas, one tak naprawdę właśnie decydują, jeżeli wykorzystujemy treningi tutaj konkretnie mentalne na przykład, one oddziaływują właśnie w sposób nie na poziomie świadomym, ale podświadomym, wzmacniając kierunek do realizacji celu. Pamiętam o tym trójkącie, ale najpierw zanim ten trójkąt komunikacyjny, to proszę, zrobimy takie małe ćwiczenie. To jest ćwiczenie 16 kwadratów. I
proszę sprawdzić, ile tych kwadratów jest, ile widzicie kwadratów i czekam tutaj na odpowiedzi. Zatrzymamy się na chwilę. Czy ktoś widzi więcej niż 16 kwadratów? To jest moje pytanie. Nie widać na razie, nie widać. Oj, tutaj się podłączę też, bo widzę, że odpisują osoby, tak? Filip podpisał bardzo dużo kwadratów, Renata napisała, tak. Że tak. Aha. Paulina napisała tak i Marcin napisał 21. 21 widzę konkret. Ja widzę 33. Tutaj Andrzej napisał 16. Proszę. Tak, dokładnie. Tutaj jest, proszę zauważyć, że jest 16 kwadratów pierwotnych, ale to jest kwadrat, więc konstelacja podwójnego kwadratu też daje kwadrat, czyli pojedynczy kwadrat, poczwórny kwadrat, to też kwadrat, później następnie dziewięciokwadratowy z każdej strony kwadrat, to też jest kwadrat. 40, to przyznam szczerze, tego nie wiedziałam, że jest 40. Tak, około 40 kilku. Brawo. To ćwiczenie pokazuje, że w momencie, kiedy patrzymy pierwszy raz na coś, i to jest też specyfika naszego mózgu, takie mamy programowanie, że w momencie, kiedy patrzymy raz na coś, czyli jak w szkoleniu jest jeden temat, to widzimy 16 kwadratów. Czasami zobaczymy 17, bo ten duży dookoła to też jest kwadrat. Natomiast im bardziej patrzymy w głąb i skupiamy naszą uwagę na tym właśnie, w tym momencie, na tym ćwiczeniu, to widzimy coraz więcej. Pojawiają nam się takie stopy i takie jest aha, aha, aha. Dokładnie tak samo się dzieje, słuchajcie, w procesie nauki naszej i w procesie, można powiedzieć, wzrostu. Natomiast tutaj skupię się na procesie rozwoju. I ten element też był bardzo mocno wykorzystywany w obu firmach, czy generalnie w każdej firmie, w której realizuje programy. Przejdźmy dalej. Tutaj jest technologia zmiany postawy. Króciutko powiem, że poprzez ciągłe powtarzanie, czyli idziemy od dołu, wpływamy, tutaj nie wiem, czy wiecie, około 85 do 95 myśli z wczoraj pojawiają się dzisiaj. I to jest standard. Oczywiście niektórzy z nas będą odbiegać od tego standardu, jeżeli chodzi o wytyczne badań. Natomiast tak właśnie to wygląda. I ciągłe powtarzanie tego, co chcemy, czyli zmieniamy nawyk w aspekcie fizycznym, myślowym, mentalnym i w ten sposób się warunkujemy. Następnie później mamy postawę, czyli ugruntowane przekonania, czyli ugruntowane nawyki myślowe i emocjonalne oraz zachowań. Wpływają na to, w jaki sposób się zachowujemy. Też tutaj zasady psychologii takiej bardzo praktycznej. Nie jesteśmy w stanie zachowywać się inaczej niż nasz obraz siebie, w jaki sposób myślimy o sobie. To jest powiązane, to jest mechanizm po prostu z naczyń połączonych. I zachowanie, działanie działa, wpływa na efekt i rezultat. Tutaj powinno być rozgałęzienie, bo albo efekt, rezultat jest pozytywny, jeżeli świadomie do tego dążymy, jest sukces, albo jest w tym momencie niestety elementem, który jest no właśnie taką trudnością, czy porażką wręcz, niektórzy tak nazywają. I tutaj przechodzimy do tego trójkątu komunikacyjnego, który jest tutaj w przypadku organizacji i wdrożenia do organizacji razem z coachem, trenerem, czyli ja występuję jako osoba, która rozmawia z pracownikiem i nawiązuje inną relację niż do tej pory pracodawca z pracownikiem. Coach wprowadza inny element, można powiedzieć, takiej miękkości, takiego wsparcia i te ostre wymagania, które są na przykład czasami na ocenach pracowniczych, bo niektórzy stosują jeszcze oceny pracownicze, a niektórzy rozmowy na przykład okresowe.
I właśnie, żeby ta różnica była odczuwalna, to tutaj wdrażamy też właśnie te elementy, elementy kultury organizacyjnej, gdzie pracodawca, kiedy szef może być bardziej traktować właśnie na równi jako po partnersku uczestnika szkoleń, uczestnika programów, przede wszystkim po prostu pracownika. I to jest model też komunikacji. Później, w momencie, kiedy coach, trener wychodzi z organizacji, to również miejsce coacha, trenera zajmują, można powiedzieć, osoby z zewnątrz, albo po prostu ten trójkąt się rozszerza, czyli elementy dotyczące działania społecznego w tym momencie będą właśnie w tym punkcie, gdzie występuje trener coach. Oczywiście to nie będzie jakby główne cele strategiczne dla organizacji i dla uczestników, natomiast w wielu firmach to już się dzieje, tak jak mówię, na przykład pandemia też pokazała, że trzeba wyjść poza ramy swojej firmy i oddziaływać, wzmacniać tak naprawdę również tą społeczność, w której mieszkamy. Czy to jest ekologiczny aspekt, czy to jest ludzki aspekt, to już nie ma znaczenia. Ok, przechodzimy do konkretnych elementów, jeżeli chodzi o te dwie firmy, czyli jak to wyglądało w przypadku analizy potrzeb i identyfikacji celów ogólnych czy wyzwań tych dwóch firm, jak to przebiegało. W dużym skrócie, oczywiście najpierw była analiza potrzeb na poziomie takim ogólnym, następnie szczegółowa, później zrealizowaliśmy warsztat celów strategicznych i właśnie opracowanie trójkąta komunikacyjnego, aby była realizacja, dobre wdrożenie, przepływ informacji dla pracowników. Czyli trójkąt komunikacyjny również daje taki moment nie tylko określenia samych celów, ale również przekazywania informacji i nowych zasad, które są w firmie, wewnątrz firmy, aby tworzyć taką platformę dobrze rozumianych definicji, określenia tego, co jest potrzebne dla właśnie dla zrozumienia. Tutaj oparłam się o filozofię obu firm, w jaki sposób mają dotychczasowe wartości, jakie mają normy, jakie mają główne zasady, które stanowią podstawę działalności. I w obu firmach było, to jest oczywiście zlepek z obu firm, natomiast istotne jest w sumie każdy z tych punktów, natomiast ten dla mnie jest podstawą, że firma nie jest tylko miejscem pracy, ale jest obszarem aktywności życiowej, który daje możliwość rozwoju osobowości i wzrostu tak naprawdę dla również nie tylko samej osoby, ale również sięgając dalej dla rodzin, tak, i dla społeczności. Tu są pewne zasady, czyli jak gdyby warto określić sobie te wartości, normy dotychczasowe, które firmy już mają, albo określić również kierunek, w którym chcemy iść, do którego chcemy iść. I na tej bazie powstały główne założenia, czyli do czego zmierzamy. To równouprawnienie, zaufanie, bezpieczeństwo, to co mówiłam również w technologii zmiany postawy i to jest ten mechanizm również psychologiczny, który wplatamy w sposób bardzo skuteczny i korzystny dla firmy, dla osoby, czyli jest w równowadze obu elementów, dla rozkwitu, dla wzmocnienia tak naprawdę i firmy, i osoby, pracownika. I ten szósty punkt, pracownicy to nie siła robocza, ale potencjał twórczy, właściwie wykorzystany i ciągle doskonalony, ponieważ jest to po prostu przewaga konkurencyjna. Przypomnę to po prostu, to jest truizm, już ja wiem, natomiast warto to przypominać, bo po pandemii to też trochę inaczej wygląda teraz w firmach i warto o tym wspominać, że kreatywność, szczególnie w narodzie polskim, jest bardzo wysoka i ta innowacyjność i dążenie warto wykorzystać. Tutaj też jest ten element założenia, kierowanie ludźmi, czyli przewodzenie ludźmi, to jest też zaufanie do nich. Nie każda firma oczywiście od razu może sobie pozwolić na taki luksus, aby wprowadzić pełne zaufanie bez elementów sprawdzenia, jak sobie radzą.
Jak najbardziej. Natomiast warto ten kierunek po prostu realizować. Jakie były przyczyny, jakie były motywy realizacji programu rozwoju i w kancelarii notarialnej KBSR i w fabryce również? Okazuje się, że ewidentna potrzeba zmiany została zauważona. W fabryce była informacja, że prezes powiedział, że światło zgasło, tak? Że spadki produkcji i sprzedaży były tak duże, to był poziom 30-40%, więc bardzo wysoki i ryzyko zwolnienia pracowników przynajmniej 1/5 z paruset osobowej grupy pracowników były naprawdę realne. Wszyscy patrzyli pod kątem takim, że to jest wymagane wynikiem firmy, finansowym wynikiem firmy, to jest po prostu mus. I ta potrzeba zmiany była w przypadku fabryki taka, a w przypadku kancelarii KBSR materialnej było to, że elementy dotyczące zadyszki i za dużo klientów i trudności jakby z radzeniem sobie z procesami, między innymi, co powodowało konflikty, już zaczął być taki element pełzających konfliktów i atmosfery, która była trudna. Był tym momentem, kiedy szefowie powiedzieli, jest potrzeba zmiany, jest konieczność zmiany. Założenie jest bardzo istotne, że okres kryzysu nie możemy, nie chcemy przeczekać, ale wykorzystywać go właśnie, żeby wykorzystać go i wyjść z niego silniejszym. Ja pamiętam, że w 2008 roku, kiedy był wielki kryzys, pierwszy taki, padły różne bańki również na całym świecie, tak, jeżeli chodzi o trudności finansowe firm, to okazało się, że kluczowym takim elementem było to, aby popatrzeć na kryzys, zmienić tak naprawdę paradygmat myślenia, że to jest korzyść, a nie trudność. I firmy, które szybko, elastycznie potrafiły dopasować i zobaczyć, jakie korzyści to może nieść za nimi, zrewidowały na przykład nadmierne kwoty wydawane na niepotrzebne rzeczy. Na przykład między innymi na szkolenia, które nie wspierały konkretnych celów. To były, nikt nie mierzył tak naprawdę ani analizował szkoleń. To jest jako przykład. Natomiast warto czasami zmienić taki paradygmat, i właśnie gdzieś proces zmiany mentalnej powoduje, że odkrywamy coś pozytywnego, przepraszam, w miejscu, gdzie do tej pory patrzyliśmy, że tylko są koszty albo trudności. Widziałam jakiś punkt, jakieś pytanie, ale teraz się nie pojawia. Aha, tutaj od razu zadam, tak, dziękuję. Jaki twoim zdaniem procent firm rozumie, że kultura organizacyjna może być elementem przewagi konkurencyjnej? Przyznam, że nie mam teraz bieżących badań, natomiast był to, pamiętam parę lat temu, jak sprawdzałam, 2 albo 3, to było około 10-20% w zależności od tego, jaka branża. Więc to się zwiększa, to następuje, ale powoli. Więc mam nadzieję, że odpowiedziałam na pytanie. Tutaj jeszcze te motywy realizacji właśnie. Tu są połączone i elementy miękkie, i twarde. Tak? Tutaj jest konkretne obniżenie kosztów. Tutaj były procentowe elementy, znalezienie pieniędzy na to, żeby po prostu móc ludziom zapłacić i funkcjonować na rynku. Bardzo istotny tutaj również jest ten element, że i tutaj jedna z firm wyszła poza swoją perspektywę tylko, ponieważ swoim dostawcom, nie swoim kooperantom, tak naprawdę swoim firmom, z którymi współpracują, zaoferowali pomoc i burzę mózgów w aspekcie znajdowania rozwiązań, ponieważ krótko mówiąc, sprzedaż spadła z powodu takich, że odbiorcy B2B niestety nie byli w stanie odbierać, ponieważ nie mogli dotrzeć do swoich klientów, tam był zapór. Miałam parę takich przypadków i efekt jest naprawdę fantastyczny, kiedy
firma, która sprzedaje coś, produkuje i sprzedaje, albo tylko sprzedaje, wychodzi do swoich współpracowników innych firm, którym sprzedaje, czyli klientów w sumie tak naprawdę swoich, i pomaga im rozwikłać również swoje problemy. To jest model japoński, natomiast w Polsce rzadko się zdarza, żeby oprócz japońskich firm albo międzynarodowych to ktoś wprowadzał. Tutaj tak też się stało i poszukaliśmy rozwiązań, aby również, no właśnie, pomóc sobie przez pomoc innym. I tutaj jeszcze dodatkowo diagnoza potrzeb obu klientów, obu firm, tak, że zauważenie oczywiście, że rynek ostro hamuje, że jest potrzeba większej dynamiki działania i motywacji w zespole, wśród ludzi, wśród pracowników. Tutaj przy tak dużym spadku 30-40% sprzedaży i produkcji była informacja, że zyski są ważne, ale człowiek jest równie ważny. To było kluczowe do otwarcia również zaufania do nie tylko mnie jako coacha, nie tylko do osoby właśnie firmy zewnętrznej, ale przede wszystkim do swojego zarządu. I później ten trójkąt komunikacyjny bardzo uruchomił i zachęcił do zaangażowania się i do zaufania, co jest czasami bardzo trudne w biznesie. I to pozbycie się blokad, eliminacja blokad albo zgodnie z zasadą bój się i rób, osoby w firmie, wszystkie zaangażowały się, wszyscy uczestnicy w tym sensie, zaangażowali się w to, aby zrealizować te cele, które zostały postawione, które zostały wspólnie ustalone. To też jest ten element, który powoduje, że nikt nie stoi okoniem do celów, bo wszyscy są właśnie w momencie, kiedy jest transparentność przepływu informacji i celów, to te wyzwania i te cele, które są określone, wszyscy uczestnicy jasno widzą, ponieważ był stres ogromny, że firma sobie z tym nie poradzi i że trzeba będzie bardzo mocno zwolnić tak naprawdę bardzo dużą ilość osób. To nie nastąpiło od razu, uprzedzam. I w pierwszym punkcie tutaj jest jeszcze, istnieje potrzeba zmiany postaw pracowników, czyli pracowali w bardzo dobrze funkcjonującej firmie, a nagle okazuje się, że nie zadbali na przykład o swoje oszczędności i nie dostrzegali przez dłuższy czas, że sytuacja rynkowa się zmieniła. Tutaj zarząd w sposób kapitalny zastosował i zrobiliśmy dodatkowe, w związku z potrzebami, dodatkowe warsztaty, nie tylko celowości, nie tylko komunikacji, które to kompetencje tak naprawdę ludzie wykorzystują nie tylko w pracy, pracownicy nie tylko w pracy, ale również korzystają w domu. I w coachingach indywidualnych okazało się, że to miało również bardzo duży mechanizm wzmocnienia dla tych ludzi, dla tych pracowników, ponieważ uczestnicy programu rozwoju byli odciążeni i też te umiejętności pomagały im, no właśnie, nie tylko w pracy. Kto był zapraszany do programu? Najpierw ścisłe kierownictwo firmy, bo to od góry taka składa musi być zrealizowana. I tutaj są te dwa elementy. Poukładanie celów, procesów i oczywiście najpierw strategii działania, ułożenia tego planu, ale również bardzo istotnym elementem było, że ścisłe kierownictwo nadawało ton również tym kierunkom właśnie dodatkowego wzmocnienia albo szybkości wdrażania kultury organizacyjnej, czyli elementów i twardych, i elementów, które mają wpływ tak naprawdę na z jednej strony kreatywność, ale dobrostan i dobrą atmosferę w firmie. Czyli realizowali właśnie tą analizę dotychczasowego również rozwoju, a później określaliśmy wyzwania, cele strategiczne, operacyjne i tą kaskadę celów. Te elementy z teraz albo z przeszłości i w przyszłości zostały połączone w taki mechanizm,
żeby zobaczyć, gdzie my mamy teraz, albo do tej pory były ubytki, trudności, luki, czy kompetencyjne, czy coś właśnie nie działało w procesach i uszczelnianie ich, ale mieliśmy wiedzieć, gdzie idziemy. To jest oczywiście jest pewna oczywistość, natomiast ten mechanizm pracy na zasobach również tutaj występował. I było parę poziomów takich kluczowych przełomów. To, co powiedziałam, że... Przepraszam. To, co powiedziałam, że diagnoza efektywności, największym chyba takim elementem przełomowym było zrobienie diagnozy efektywności osób, które brały udział właśnie w programie, czyli nawet to była ścisła kadra, tak, szefostwo, a następnie to przechodziło dalej i realizacja programów według tych ustaleń była realizowana niżej. Natomiast ten element każdego, u większości uczestników, czy to był zarząd, czy to był później średni czy niższy poziom zarządzania, była to ta diagnoza efektywności osobistej. Ponieważ jeżeli ludzie pracują przez naprawdę parędziesiąt lat w danej firmie, są oddani sercem dla firmy, to trudno im sobie wyobrazić, że mogliby zrobić coś lepiej. Ale bez diagnozy, bez ustalenia tego, jak to wygląda, bez przyjrzenia się temu, trudno określić oczywiście, czy można coś poprawić. Natomiast w mojej praktyce wychodziło na to, że zawsze zapominamy jako ludzie, działamy trochę mechanicznie i warto ten element wzmocnić, przyjrzeć się przede wszystkim. Więc diagnoza efektywności osobistej, zawodowej była takim punktem przełomowym i dopiero zobaczenie takiego aha, to był też taki element dostarczenia dowodu na to, że nie potrzeba im pracować nad sobą jako no właśnie pracownikiem, kluczową osobą w sobie, w tych mechanizmach właśnie psychologicznych, tych coachingowych. I to był przełom dla paru osób, które do tej pory nie miało doświadczenia i informacji o efektywności podpartej, wzmocnionej coachingiem. Natomiast wygląda to w ten sposób, że ten audyt efektywności no dosyć dobitnie pokazuje, bo to jest na formularzu, gdzie odpowiadam na pytania, jak to wygląda teraz. Dodatkowym takim elementem jeszcze było oczywiście właśnie jakby praca nad wąskimi gardłami, patrząc na procesy i usprawnienie tych procesów. Tutaj różne techniki, różne metodologie stosowałam. W jednej firmie na przykład taki wykres Ishikawy, tak, ale też gdyby takim też elementem, który drugim, który był takim efektem wow, przepraszam, trzecim, było, czy takim kluczowym przełomem, była ta zmiana perspektywy i zmiana postaw. Tutaj dam przykład. W jednej z firmy była sytuacja, gdzie no, członek zarządu, tak, i osoba, i dyrektor niekoniecznie czuli wspólne flow i było wręcz patrzenie z perspektywy takiej, że jedna drugą osobę nie rozumie. Natomiast jest również takie zadanie coachingowe, w związku z tym, że ja się spotykam raz na półtorej, dwa tygodnie, to osoba przełożony miał po prostu przyłapywać osobę pracownika swojego, czyli dyrektora, na tych elementach, które mu się podobały. Czyli znowu taki nawyk mentalny i ta zmiana perspektywy była powiązana z no, mechaniką właśnie psychologiczną, która zawsze działa. Zawsze. Więc mogę powiedzieć, że po półtorej tygodnia, w momencie, kiedy punktem wyjścia był ten element informacji, że chyba długo nie będziemy współpracować, najchętniej to bym tego człowieka zwolnił albo spowodował, żeby właśnie sam odszedł do lepszej firmy, a w efekcie okazało się, że genialny, wspaniały,
niesamowity sposób myślenia, niesamowicie kreatywny. Tutaj zadziałał mechanizm, krótko mówiąc, tej właśnie psychologii, który pokazuje, że nie tylko komunikujemy się słowem, ale również energetyką, którą nasze ciało, nasz mózg też wyłapuje. I to jest też na poziomie właśnie nieświadomym, podświadomym. Efekt świadomy jest taki, że ktoś nas drażni, nie chcemy go z nim mieć nic wspólnego, albo właśnie, że w tym momencie zmieniamy to i budujemy na poziomie również podświadomym, tak, nie formułując tego komunikatu w wersji werbalnej, tylko mając nastawienie pozytywne do drugiego człowieka, osiągamy bardzo duży wzrost zaufania i otworzenia się drugiej osoby i wtedy właśnie mamy taki wow, taki rozkwit na przykład, że jedna osoba z pracowników wyczuwa możliwość po prostu wyjścia właśnie z jakąś propozycją, z jakąś innowacją, z jakimś pomysłem. I to też się właśnie działo i na tym też bazowałam, jeżeli chodzi o zmiany postaw. I to też był właśnie kluczowy taki przełom w obu firmach. Tutaj widziałam jakieś pytanie, przepraszam. O tak, dziękuję, tak, Marcin Dębski. Czy do audytu efektywności włączasz jakiegoś rodzaju testy psychometryczne lub inne tego typu zewnętrzne narzędzia? Czasem tak, natomiast w podstawowej wersji programu nie ma takiej potrzeby. Jak gdyby elementy takie podstawowe. Ja lubię, aby to było proste i czytelne i w momencie, kiedy mamy trudność z takim określeniem, tak, właśnie to wtedy jak gdyby dołączam i szukam rozwiązań poprzez testy osobowości, tak, właśnie psychometryczne. Natomiast w większości przypadków nie ma takiej potrzeby, bo okazuje się, że praca właśnie coachingowa i takie bycie świadome ze sobą w pewnych ćwiczeniach i poprzez soczewki programu prowadzą osobę, uczestnika, do tego, że jakby on widzi po realizacji i po tym, jak się z tym czuł, tak, jakby wraca taka świadomość, to on wtedy po prostu widzi, jaki efekt jest i gdzie może się zakwalifikować, na przykład jeżeli chodzi o przekaz komunikacyjny do zespołu, tak? Bo tutaj głównie chodzi o taki element. Także w większości przypadków nie, czasem zdarza się, że tak. Dobrze, przechodzimy dalej. I tutaj było, takie przykłady analizy dotychczasowego rozwoju. Patrzę, jaki mamy czas, tak, już się pospieszam troszeczkę. Analiza dotychczasowej również strategii firmy była analizowana i do tego też wracaliśmy, że te elementy, które były, sprawdzały się i były korzystne ze strategii i z działań poprzednich, po prostu włączaliśmy również dla i komunikacji jakby wewnątrz właśnie zarządu, a potem dla całej firmy. Co tutaj jeszcze chciałam podkreślić? Na dotychczasowych czynnikach sukcesu w większości też się opieraliśmy, czyli nawiązywanie dobrych, trwałych więzi personalnych z klientem i tworzenie łańcucha firm efektywnych, znajomość rynku, tutaj nie będę już czytała więcej, ale to są te kluczowe, to są te dotychczasowe czynniki sukcesu, gdzie firma była ceniona, wybraliśmy te najważniejsze i była kontynuacja, plus dodaliśmy nowe. Jakie wyzwania były stały przed firmą, aby utrzymać wysoką pozycję na rynku? No właśnie, dotychczasowa strategia było porównanie dotychczasowej oraz patrzenie, w jakim kierunku, to co powiedziałam przed chwilą, czyli wybranie jak z mozaiki, tak, elementów, które są ważne, które się sprawdziły, które były mocną, silną stroną dotychczasowych działań i które miały perspektywę rozwoju, dobrego rozwoju w dalszym ciągu, z którym firma i pracownicy się utożsamiali oraz dawały efekty dobre dla tak naprawdę kooperantów i dostawców. Założenia, które tutaj jeszcze jest bardzo ważne, to nastawienie, że z kryzysu wychodzimy silniejsi, czyli tak jak w 2008 roku pojawiło się hasło Viva Kryzys, tak, kryzys, więc
kryzys może być świetnym otrzepaniem się z tego, co nam nie służy. I patrzenie z perspektywy takiej, tutaj firma, obie firmy tak naprawdę popatrzyły na to w ten sposób, okazuje się, że daje to efekt w postaci dobrych zmian, bardzo korzystnych dla firmy i dla pracowników. Dobrze, teraz jeszcze patrzyliśmy na to, jakie są obecne czynniki sukcesu, czyli znowu połączenie tego, co było, zostawiamy i teraz dajemy nowe czynniki sukcesu. Na pewno to było zorganizowanie się, czyli przez pryzmat czasu, który kosztuje, tak? Pamiętajmy, że są ZUS-y, pracownicy kluczowi najczęściej są dobrze opłacani, więc te lepsze zorganizowanie daje efekt w postaci konkretnych zysków czasowych. Pomimo spadku sprzedaży stale osiągać zysk, to okazało się, że kreatywność pobudzona przez soczewki właśnie między innymi w programie też dało taki efekt. I za 2 lata powrócić do wskaźnika sprzedaży i produkcji, okazało się, że był przewyższony i to było dużym zaskoczeniem, ponieważ było marzenie, żeby wrócić do wskaźnika sprzedaży i produkcji. W momencie skupienia energii i tych mechanizmów właśnie uruchamiania dźwigni efektywności w człowieku i firmie, zdarzyło się, że jest wyższy ten wskaźnik. I wykorzystać potencjał talentów firmy, tak? Dbać o ich ciągły rozwój, tutaj jest system szkoleń, ale również warsztatowych oraz później były prowadzone coachingi przez rok i półtorej roku razem z programami rozwoju, ale to w tym momencie było już bardzo mocno ukierunkowane na te cele, które firma chce realizować, więc szkolenia czasami się kojarzą, że człowiek przychodzi na szkolenie, a potem musi sobie radzić sam i doktoryzować się na jakichś materiałach, które dostaje od szkoleniowców. Więc tutaj chodzi, żeby to wdrażać od razu na stanowisku pracy i żeby to była praktyka. Zgodnie z zasadą, jeżeli powiesz, to zapomnę, jeżeli pokażesz, to będę przez chwilę pamiętał, a jeżeli mnie nauczysz jak, to zostanie ze mną. I zwiększyć zaangażowanie ludzi. Tutaj kolejny punkt, korzystać projekt Świat Pomysłów. I faktycznie projekt powstał, a Świat Pomysłów dał parę bardzo zyskownych ulepszeń w procesach oraz również zadziwienie osoby, która uważam, że ma mentalność Japończyka. Tutaj też mały przykład. Okazało się, że osoba, która prawie całe życie jakby podporządkowała firmie i podporządkowała w tym sensie właśnie, że była tak oddana bardzo mocno, traktowała tą firmę jakby była właścicielem, a była tylko pracownikiem, tak? Tylko aż. I okazało się, że w momencie, kiedy osoba po kolejnej tak, soczewce programu rozwoju była z jednej strony oburzona, że nie patrzyła właśnie zgodnie z tą zasadą 16 kwadratów, że przecież tyle lat już pracuje w tej firmie, tyle ma dobrych pomysłów, tyle serca i zaangażowania ma w dalszym ciągu, w przeciwieństwie do innych na przykład pracowników, gdzie tam trochę energia spadła, to jakim cudem on dopiero teraz w programie odkrywa coś, co przynosi firmie oszczędności, no w podsumowaniu to ponad paruset tysięcy złotych. I ta osoba była bardzo zadziwiona tym faktem, natomiast tak jak powiedziałam, pewne elementy takiej mechaniki, takiej inżynierii psychologicznej, też biohackingu, neurohackingu, ale przede wszystkim tak naprawdę takiej psychologii prostej, którą można połączyć w sposób mądry, i żeby dawała takie efekty. Więc Świat Pomysłów obrodził po prostu również między innymi w natychmiastowych korzyściach materialnych dla firmy, plus, przepraszam, otworzył zainteresowanie do kreatywności dla innych. Ja się teraz wyłączam, bo mamy już ponad godzinkę, a ja widziałem, ile tych slajdów jest i wiem z doświadczenia, że dobrze by było jednak zacząć troszkę dyskusję. Na pewno trochę pytań się pojawiło. Znaczy, jest zapisane 3 pytania plus 1/4 moje w tym momencie do tego, co ty teraz powiedziałaś, bo zdaję sobie też sprawę, że nie sposób opisać te case'y tak w tak krótkim czasie, tak?
Ja przejdę zaraz do efektów już, żeby tutaj nie przedłużać. Do tego chciałem nawiązać, tak żebyśmy chociaż o tych jeszcze efektach powiedzieli. Najbardziej skupić się właśnie na tych mierzalnych, jeżeli są jakieś twarde dane, to by było idealne, bo to zawsze najlepiej działa. A jeszcze z tym światem pomysłów, bo to tak, no wiadomo, że mówisz hasłami, tak, dlatego że nie mamy na tyle czasu, ale jakbyś mogła przybliżyć, bo wydaje się to być taką, rozumiem, przestrzenią, gdzie pracownicy mogą wyrazić to, co chcieliby unowocześnić, czy zaktualizować być może w firmie, tak? Na to polega. Tak, tak, dobrze, dziękuję za to pytanie. Faktycznie dla mnie to jest pewna oczywistość, ale łapię się na tym, że nie dla wszystkich to zrozumiałe, więc dziękuję za pytanie. Tak, to jest taka skrzynka pomysłów. W takim największym skrócie. Tutaj jeszcze jest parę pomysłów właśnie, czy wyzwań, które zostały zrealizowane. Od razu powiem, że zostały zrealizowane. I przechodzimy właśnie do... Aha, przepraszam, jeszcze tutaj pokażę. Elementy konkretnych celów, które zostały też zrealizowane, między innymi przez dyrektorów. I bardzo ważne jest, tu się pojawiają już konkretnie właśnie procenty i efekty, do czego zmierzałam. Po pierwsze tutaj ten element bardzo ważny, żeby podkreślić, że oprócz tego, co w następnym slajdzie już powiem, pokażę te parametry dotyczące zysków, nie wszystkie, które zostały przedstawione na samym początku, to podsumowanie jak gdyby dodatkowe, więc to nie będzie ponownego przekazywania tej informacji, która już padła. Natomiast tutaj w przypadku porównania szkolenia i szkolenia ze zmianą mentalną, dlaczego o tym chcę powiedzieć? Ponieważ firmy, pracownicy, którzy zobaczyli, ta pierwsza krzywa uczenia, brak efektu trwalenia, czyli jakby kiedy jest oś czasu, to wiedza spada. Natomiast bardzo istotnym elementem jest ten drugi wykres, gdzie efektywność wiedzy i stosowania umiejętności jest na bardzo wysokim poziomie, a czasami nawet wzrasta z czasem. I to jest taki zaskakujący element, bo jesteśmy przyzwyczajeni, przynajmniej ci, którzy znają się na takich efektywności szkoleń, że właśnie co jakiś czas potrzebujemy tego szkolenia. Natomiast jeżeli jest dobrze wprowadzone mechanizmy i elementy, które wzmacniają te działania, które zostały zaimplementowane pierwotnie, czyli podczas programu rozwoju, to właśnie w obu firmach mam taką sytuację, że, bo to jest parę lat temu już realizowaliśmy te projekty, że ta wiedza, ten poziom wiedzy i umiejętności stosowania jest na wyższym poziomie niż wychodziliśmy, tak? Niż jakby było tuż po zakończeniu programu. To jest bardzo istotny element, żeby zobaczyć, że też to wpływa między innymi na zyski przyszłe, czyli uruchamiamy pewną mechanikę koła zamachowego, który daje zysk nie tylko tu i teraz po programie, w czasie programu i po programie, ale w dłuższym okresie również. I teraz to jest efekty, które są spisane. Bardzo wysokie ROI, czyli zwrot z inwestycji w obu firmach. Realizacja celów biznesowych na poziomie 85-100%. Czyli to ten proces jak gdyby realizacji, przepraszam, razem z coachingiem indywidualnym przywództwa, takim mocniejszym osadzeniem i warsztatami jest zdecydowanie korzystniejszy, bo dla przykładu szkolenia, które realizowałam bez coachingów, realizacja celów biznesowych były na poziomie 40-50%. Tak? Czasami wyżej, natomiast gdyby średnia była taka w dwóch firmach bez coachingu przywództwa, czyli ten rozprawianie się gdzieś tam z przekonaniami w swojej głowie, tym mentalem, który czasami stoi nam właśnie na przeszkodzie do osiągania tych wyższych celów, jest bardzo istotne. Poprawa szybkości działania o ponad 30%. Tutaj szczególnie w przypadku kancelarii notarialnej to było bardzo istotne, ponieważ realizacja no właśnie tych wszystkich procedur tak naprawdę i załatwiania, podpisywania różnego rodzaju aktów jest czasochłonna, krótko mówiąc. Tym bardziej, że za tym stoją jeszcze przygotowania z informacji i wiedzy konkretnej, bardzo specjalistycznej. I
Tutaj pod spodem jest też właśnie nowe wdrożone systemy, między innymi zarządzania wiedzą, w związku z tym, że... No przepraszam, coś mi tu przeszło. Zarządzanie wiedzą, tutaj też wdrożenie tego systemu spowodowało też wpływ na, na ten element poprawy szybkości działania o ponad 30%, ale również dało ogromny wyróżnik tej kancelarii, ponieważ nietypowe przykłady albo gdzieś trudności, jak gdyby, które chcą osoby, klienci zrealizować, mają tutaj, można powiedzieć, takie konsylium, które przekazuje w tych najważniejszych punktach i w ten sposób również kancelaria wygrywa, można powiedzieć, pod względem wyróżnienia korzyści dla klienta, bo klient ma wysokiej jakości specjalistycznej i przefiltrowaną wiedzę razem z szybką informacją i szybkim wdrożeniem tego działania, więc akt po prostu powstaje bardzo szybko. To są te głównie mierzalne, a po drugiej stronie mamy punkty atmosfera w pracy, zmniejszenie napięć, osiągnięty poziom work-life balansu, bardzo zadalający, to było właśnie około 90-100%, ponieważ te osoby po prostu zmieniły bardzo mocno swój poziom na wtedy. Energia, kreatywność, innowacyjność, tutaj to jest element i miękki, i twardy. Innowacyjność wpływa w tym momencie na konkretne zyski dla firmy. Uporządkowanie, spokój wewnętrzny i pamiętajmy o tym, że za uporządkowanie spokoju, energią idzie też ten element bardzo istotny, że pracownik jest wysoce wydajny w dłuższym okresie czasu, czyli w przypadku, kiedy jest konieczność na przykład właśnie zastąpienia pracownika albo kiedy odchodzi na emeryturę albo z jakichś innych względów wypalenia zawodowego odchodzi z firmy, to ta ogrom tej wiedzy, doświadczenia też niestety jest bardzo często w firmach nie do odtworzenia, a wdrożenie nowego, wprowadzenie nowego pracownika i zdobycie takiej wiedzy jest ogromnie kosztowne i czasowo, i finansowo. To tyle, jeżeli chodzi o... Tak, no to w sumie tyle mamy. Jeszcze wrócę do tamtego slajdu i pamiętajmy o tym, że przyszłość zaczyna się dzisiaj. Tak jest. To ja proponuję w takim razie przejść do... Słuchać mnie, tak? Proponuję przejść do komentarzy. Tutaj Marcin zadał pytanie, czy standardowe szkolenia w ogóle mają jeszcze sens. Z perspektywy trenera oraz osoby decyzyjnej odnośnie szkoleń, w mojej opinii jest to, jeśli to nie jest proces, czyli na przykład 2-3 godziny raz na tydzień, z czasem na implementację i przygotowaniem przed, są to pieniądze wyrzucone w błoto, niezależnie od tego, jak super jest trener czy szkolenie. To zależy. Powiem tak. W zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Tutaj była praca na konkretnych celach i na konkretnym wprowadzeniu zmian, czyli transformacji dosyć mocnej. Firma pikowała w dół, tak, w jednym przypadku. I w momencie, kiedy ten stres, tak, powodował, że osoby się wycofywały, tak, i jakby nie były gotowe, możliwe, aby na wysokim poziomie realizować swoje cele zawodowe, to tutaj zdecydowanie szkolenie nie miałoby kompletnie sensu i byłoby faktycznie no finansową tak naprawdę wyrzucenie pieniędzy w błoto. Natomiast w momencie, kiedy chcemy zmienić postawę właśnie człowieka i żeby to zostało z nim, aby wzmocnić poczucie własnej wartości, wzmocnić jego takie poczucie również obrazu swojego w swoich oczach, które jest jednym z fundamentalnych elementów wpływu na to, jak działamy, jak zachowujemy się, tak, jeżeli to jest na przykład awans, jeżeli to jest właśnie jakaś zmiana, albo jeżeli chcemy się po prostu wzmocnić efektywnościowo, zdecydowanie, jeżeli to jest konkretny cel, warto robić coś w dłuższym czasie z pomocą, aby za rękę ktoś był prowadzony, ponieważ wtedy po prostu robimy to szybciej i w sposób zdecydowany. Bo później taka informacja jeszcze końcowa, ostatnie zdanie teraz do tej odpowiedzi, że jak rozmawiałam z różnymi osobami, naprawdę są świetnie wykształceni, kapitalni eksperci w swoich dziedzinach, specjaliści. I każdy patrzył zdziwiony po już programie rozwoju, że mówi, czasami była taka informacja, że pani Sylwio, kurczę, to przecież było proste. Tak naprawdę co pani tutaj zrobiła? Więc ten uruchomienie jak gdyby tych mechanizmów właśnie mentalnych
razem z pastylkami wiedzy, ale w takim dobrym rytmie i do określenia tego, co potrzeba jest z ukierunkowaniem na cel, zdecydowanie tutaj jest no najmocniejszym tak naprawdę oddziaływaniem. Jeżeli są to twarde rzeczy i szkolenia na przykład, gdzie potrzebujemy sami posiedzieć nad jakimś tematem, albo energię wzmocnić w zespole na chwilę, to też można inaczej. Okej, to jest jeszcze 3 pytania. Podejrzewam, że akurat wszystkie są do Marcina, także już kolejne. Marcin pyta, czy do audytu efektywności włączasz jakiegoś rodzaju testy psychometryczne lub inne tego typu zewnętrzne narzędzia? To już było pytanie, już odpowiadałam na to pytanie. Przypomnę, że bardzo rzadko. Generalnie nie ma takiej potrzeby, natomiast jeżeli jest jakaś sytuacja, która wymaga tego, to tak. Okej, tutaj w międzyczasie do poprzedniej wypowiedzi ktoś napisał, znaczy ktoś z zespołu Turkusowy Siana, podejrzewam, że Andrzej z Łodzi, ale tylko szczera, może nie moda na tak zwane mikroszkolenia. Zależy, co rozumiemy właśnie jako mikroszkolenia, bo jeżeli jakby ja lubię mikroszkolenia, ale w tym okresie, kiedy ma to wpływ na naszą zmianę mentalną. Dlaczego te programy są właśnie 3-miesięczne na przykład, tak? No, nie wiem, jak to jest z tymi mikroszkoleniami. Natomiast w małych pastylkach, tak, małych konkretnych elementach ta efektywność działania, ta wysoki poziom utrzymania i energii i ukierunkowania na cel, to jest dobrym rozwiązaniem. Więc jeżeli to jest jakiś taki cykl na przykład mikroszkoleń, to tak. A jeżeli to jest mikroszkolenie dla energii, tylko dla podniesienia trochę morale, ale jeżeli to nie ma narzędzi za sobą i osoba wychodzi z tym tylko, że było wow, fajnie, to potem, że tak powiem, jest szybki spadek też energii i takiego zaufania do firmy, trochę zaufania do siebie. Jasne. No to tak, to właśnie był Andrzej, tak jak podejrzewałem. Kolejne pytanie od Marcina. Co rozumiesz dokładnie pod pojęciem trójstronnej komunikacji? Czy mogłabyś to rozwinąć? Okej, tutaj też już był to pytanie, już też odpowiem, że... Też mi się wydaje, że był slajd z tym, ale jakbyś mogła to jeszcze podsumować. Tak, oczywiście, jeszcze do określę. W programie jest to nauczenie tak naprawdę pracownika i przełożonego, szczególnie przełożonego, jak rozmawiać z pracownikiem na zasadzie właśnie win-win, tak? Czy jesteśmy partnerami tutaj, a nie ja jestem szefem, a ty jesteś pracownikiem, więc to nie jest tak, jak porównując do oceny pracowniczej, to nie jest ocena pracownicza, tylko rozmowa pracownicza. Różnica jest dosyć duża, ponieważ ocena nas psychicznie również blokuje i jak ktoś mówi, że nas ocenia, to się spinamy, tak? Jakby nie ma tego flow, nie ma tej kreatywności, wtedy nasze możliwości właśnie wymyślenia kreacji jakiejś pozytywnej, która jest na przykład dla nas albo dla firmy, spadają. A w momencie, kiedy jest to na tej zasadzie i to jest wprowadzanie na miękko elementów coachingowej kultury coachingowej do organizacji. A drugi element później jest, że też firma razem z pracownikiem jest w stanie rozmawiać też z pewnymi, nie wiem, grupami, tak na przykład społecznymi albo z jakimiś, które sobie wybiorą, ale najczęściej to są społeczne, gdzie nawiązują po prostu tu również relacje i kierunkują również swoje cele dla wzmocnienia swoich pracowników, swojego wizerunku, ale również robią coś dla świata, tak? Czy ekologicznie, czy jeżeli chodzi o społeczne. Takie ludzkie podejście. Okej, Andrzej napisał, że jestem jak najbardziej za takim podejściem w ramach rozwoju szkolenia. Są tylko jednym z elementów i wcale nie są najważniejsze. Podejście kombo daje szansę na większe skuteczność i kompleksowość w ramach pełnego rozwoju, uwzględniając wszystkie perspektywy. Dokładnie tak, zgadzam się z tym. Też jestem za tym podejściem, od kiedy go poznałam, to doszłam do wniosku, że to jest zdecydowanie korzystne. Zresztą dowiedziałam się tak notabene o tym jakby pod koniec swoich studiów MBA, niektórych mechanizmów, tak? I byłam bardzo niezadowolona z tego, że no, mogłabym więcej wycisnąć po prostu ze studiów, wiedząc o tych mechanikach, które dają takie dobre efekty. I na samym początku jeszcze było pytanie o biohacking, to podejrzewam, że Marcin pisał. Sylwia, co konkretnego ci dał neuro i biohacking?
ogólnym poziomie to można powiedzieć, że większy spokój, zaufanie do siebie, ale też właśnie wyższą efektywność, większą energię, ponieważ w przypadku biohackingu, no to stosuję stale, tak, pewne elementy dotyczące czy kawę kuloodporną, która wzmacnia nie tylko poprzez to, że jest kofeina w środku, ale również no, daje mi takiego poweru, więc to jest jak gdyby takie odżywianie, można powiedzieć, organizmu i mózgu. A ocet jabłkowy, który stosuję również na swoich programach rozwoju od samego początku, nawet przed 15 laty wiedziałam, bo się uczyłam i fascynuje mnie na przykład medycyna chińska i też proste sposoby. Ja po prostu uwielbiam to wszystko, co jest proste, a neurohacking i biohacking dają właśnie takie elementy. Więc podsumowując, energię, spokój, zaufanie i no, lepsze też osiąganie celów. To ja się to podepnę, bo akurat ja bardzo lubię te rzeczy. No nie mamy czasu na tą dyskusję, to też nie jest przedmiotem dzisiejszego spotkania, tak stricte. Natomiast no na pewno pewnie dzielisz się, jak pracujesz z różnymi firmami, takimi szybkimi, złotymi, że tak powiem, radami, typu właśnie ta kawa z tłuszczem do picia, czy ten właśnie koset. No właśnie tutaj napisał, że ocet jest genialny, zwłaszcza z miodem. No. Okej, no tego nie przewidziałem, ale pewnie tak, rzeczywiście można z miodem. I Marcin uważa też, że to nasz polski narodowy skarb. Ja bardzo też. Okej, to miodem to ciekawe podejście. Czyli rozumiem, że ty stosujesz cały czas ocet. Czy to jest tylko jak masz jakiś tryb pracy i stosujesz ten ocet? Czy to jest fajnie? To znaczy robię sobie przerwy. Robię sobie przerwy, jak gdyby mam te nawyki właśnie poukładane, jeżeli chodzi o takie też kombo dzienne. Czasem jest to minimum socjalne, tak zwane, czyli w momencie, kiedy mam słabszy dzień, to po prostu na przykład tak, nie robię tyle, załóżmy, ćwiczeń, które mi pomagają, ale najczęściej właśnie, wracając do ocetu jabłkowego, to stosuję co parę miesięcy, że ocet jabłkowy wdrażam sobie rano do picia, tak? Czyli mam szklankę ciepłej wody, pół szklanki wody z miodem, z octem jabłkowym. Później śniadanie, a później dopiero robię, albo czasami kawę robię wcześniej, właśnie kuloodporną, albo po śniadaniu. Natomiast między innymi również ćwiczenia, które też polecam serdecznie, i medytacje, bo okazuje się, że tak na marginesie, nie wiem czy wiecie, ale badania, które były od 2003 roku, dopiero udowodniły, że medytacja, yoga, ale przede wszystkim medytacja, czyli świadome oddychanie i kierowanie swojej uwagi na przykład na wizualizację albo skupienie na sobie, tak naprawdę zostało odkryte, że ono jest bardzo dobre i nie tylko jest takim antidotum na choroby cywilizacyjne, bo daje takie efekty, bo wcześniej nie było joga w ogóle, joga, medytacja nie była akceptowana jako cokolwiek, co jest potrzebne, bo nie ma właśnie wyników, nie ma efektów, nie można tego zmierzyć, a teraz okazuje się, że mamy rozkwit właśnie między innymi w bio- i neurohackingu, który pokazuje, jak kapitalnie rozwijamy się, nasz mózg lepiej pracuje, lepiej działa i my jesteśmy jakby na tym poziomie właśnie też możemy lepiej osiągnąć swój dobrostan. Marcin napisał, jako mentor kariery całkowicie z Tobą zgadzam, że jednym z kluczowych blokerów efektywności są właśnie przekonania. Jaki jest Twój sposób na wykrywanie ograniczających przekonań i transformowanie ich na wspierające? Bardzo dobre pytanie. Teraz zastanawiam się, bo przyznaję, że stosuję różne sposoby. Czasami to słychać, na przykład na coachingach, czyli to na tej najprostszej takiej wersji. Rozmawiam z kimś i słyszę, że ma przekonanie takie albo inne. I wtedy dopytuję, tak, sprawdzam po prostu i zadaję zestaw pytań, żeby też to uchwycić. Bo na przykład pracując coachingiem prowokatywnym, to można powiedzieć taką, jak to nazwać tak ładnie, małą igiełką, że tak powiem, dajemy sygnał o tym, że coś jest i osoba, tak, coachowana, czy w tym momencie uczestnik programu, sam dochodzi, czasami warto dać osobie przestrzeń, żeby sama to określiła.
W niektórych przypadkach, jak ktoś jest bardzo potrzebuje tego, tej zmiany już, to w tym momencie to przekonanie określamy też na przykład zadaniami, które osoba robi sobie w domu i później na przykład na następnym coachingu omawiamy i też zmieniamy pod względem takim bardzo praktycznym i dopasowanym do tej osoby. Nie wiem, na ile jeszcze mamy czasu, żeby to... Zaraz będziemy kończyć, natomiast tutaj Marcin zadał takie pytanie, nie wiem, chyba słownik bym coś odpowiedział, albo ja do końca nie rozumiem. No i trzeba było mindfulness z Google, żeby firmy odkryły Amerykę w konserwach, czyli coś, co było znane w ludzkości od 2000 lat. Nie wiem, jak to rozumieć pytanie, więc to może też niektórzy też nie będą rozumieć. Jeżeli ty rozumiesz pytanie, to... Ja to rozumiem po prostu, że mindfulness było też takim rodzajem, tak to rozumiem, mody, która przyszła do mnie takim, do nas i takim trendem, gdzie trochę siłą konieczności, tak, taką koniecznością, że jest coś modnego, jest jakiś trend, warto sprawdzić i przyjrzeć się temu. I właśnie dzięki mindfulness, który jest tak ładnie nazwany, ale tak naprawdę pod nazwą tą, to jest coś znanego właśnie w formie medytacji czy zadbania o uważność w tu i teraz, a to było znane faktycznie ludzkości od paru tysięcy lat. Więc tak to rozumiem, więc firmy odkryły Amerykę w konserwach. Tak. Tutaj Marcin powiedział, że chodzi właśnie o medytację, natomiast nie rozumiałem, o co chodzi z konserwami. Dla mnie to nie było uczące się w ogóle. Dobrze, zostało nam 4 minuty, więc jeżeli jeszcze ktoś ma jakieś pytania, to śmiało pytajcie. Czyli ja tak jakbym podsumował to, jeżeli szukamy takich efektów na stałe, no to przede wszystkim działamy też z przekonaniami, czyli nie zwiększamy tylko wiedzy jedynie, tylko przede wszystkim przekonania. I tutaj, jeżeli padło właśnie to pytanie, jak wyłapujesz te przekonania, rozumiem, że są rozmowy, że nie ma jakiegoś takiego stałego procesu, że wchodzisz, nie wiem, z 10 pytaniami i teraz dobra, odpowiadajcie, zobaczymy, co macie w głowie, tylko bardziej to jest na zasadzie rozmowy, tak? I wtedy konfrontujesz daną osobę z tymi przekonaniami. Tak? Już doprecyzuję. To jest w ten sposób, że na każdym spotkaniu, tak, podczas tych 3 miesięcy, możemy się potykać o różne swoje przekonania i one wychodzą w trakcie, więc w związku z tym, że ja mam active learning, czyli przygotowuję się uczestnik do programu w ten sposób, że mam materiały przedtem, tak? Multisensoryka pokazuje, że słyszy te materiały, które są tą bazą, czy taki lejek trochę się tworzy. Następnie skupia się na pierwszych pytaniach, które są w tej pierwszej soczewce informacji i skupienia uwagi dla odpowiedzi sobie. Tutaj jest pierwszy już, czyli w pytaniach mogą wyjść te przekonania, które omawiamy na coachingu, albo w drugiej soczewce, gdzie są pogłębione, konkretne, skonkretyzowane zadania, co z tego modułu, z tych zagadnień, na przykład dotyczących właśnie obrazu siebie w swojej głowie, podziału z zadań strategicznych i operacyjnych, co dla menedżera jest bardzo istotne, i poukładania tego. Na każdym etapie tych soczewek pojawiają się pytania, gdzie też pokazują się później albo mi, bo ja mam zawsze materiały zwrotne do analizy, albo również na coachingach. Więc zawsze to wychodzi. W zależności od tego, z jakim celem pracujemy, prywatnym, zawodowym, to jest w tym momencie albo przez formularze, albo przez właśnie później w coachingu. Albo czasami zewnętrzne oczywiście jeszcze materiały. Jasne. Andrzej pyta, czy będzie dostępna prezentacja później. To jest pytanie do ciebie, bo ja nie wiem, szczerze mówiąc, czy będzie prezentacja dostępna, bo tych slajdów jest jeszcze sporo, które przeskoczyliśmy. Tak, właśnie, tym bardziej nie wiem. Pozwolę się zastanowić i na spokojnie później odpowiem, bo przyznaję, tam jest tak, takich elementów. To ja odpowiem tak, że te slajdy, które były, to będą na nagraniu, a te, które nie były, no to zobaczymy. Będzie na pewno... Pozwolę sobie w ten sposób. Tak. Na pewno na turkusowiesiadania.pl będzie artykuł i tam będą te treści, które mamy do tej pory, a czy będzie coś więcej, to zobaczymy. Marcin tutaj jeszcze na koniec, bo już ostatnia minuta, napisał, że nie do końca zgadzam się, że nie mamy wpływu na czas, bo wspomniałaś
o tym na początku prezentacji. Moim zdaniem to jedna z niewielu sprawiedliwości społecznych. Jedna z niewielu, tak. Każdy z nas ma dokładnie takie samo 24 godziny dobę, tylko że niektóre osoby bardziej efektywnie lub mniej wykorzystują ten czas. No tak, nie sposób się z tym nie zgodzić. Zwłaszcza, że teraz tak. Jest wiele narzędzi, które automatyzują pracę, czy chociażby teraz mamy narzędzie, które streamuje w trzy miejsca naraz, tak? Więc mamy dużo większą ekspozycję. Jest już półtorej godziny. Mam delikatnie niedosytne, natomiast mam to wielkie szczęście, że jestem we Wrocławiu i się okazało, że nawet bardzo blisko, więc się spotkamy za tydzień na żywo. Tak. Także możliwe, że jeszcze się spotkamy kiedyś w takiej formie śniadaniowej. Bardzo chętnie. Natomiast ja Ci bardzo dziękuję za to, że się zgodziłaś pojawić i bardzo sobie to cenię. I też bardzo dziękuję wszystkim za udział i za pytania. Tutaj widzę, że jeszcze się pojawiają jakieś komentarze, natomiast już będziemy kończyć. I proponuję też pisać już bezpośrednio do Sylwii na LinkedInie, jeżeli będą jakieś pytania i też będą materiały dostępne na naszej stronie. Na to proszę się miałem. Tak. Dzięki jeszcze raz wszystkim uczestnikom, tym, którzy oglądali na żywo. Tak. I też wszystkim. Zapraszanie i na tak wspaniałe przedstawienie i przypominanie właśnie bycia tym strażnikiem czasu również. Bardzo, bardzo jestem wdzięczna. Oczywiście. No i właśnie, już się kończy czas. Natomiast ci, którzy nas oglądają później, to tylko dodam, że śniadania na żywo są w każdy piątek, drugi piątek miesiąca. Mówię o tych we Wrocławiu i wszystkie materiały są na turkusowe.pl albo na YouTubie, także zapraszam. I Sylwia, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia wkrótce na żywo. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego dla wszystkich. Pozdrawiam. Pa. Dzięki.